w książce skupia się też pani bardzo na tym kontraście etyka protestancka i nasza etyka, w skrócie katolicka, można powiedzieć, też słowiański styl podejścia do pracy, do obowiązkowości. I miałam takie wrażenie, że bohaterowie raczej drwią z tych standardów, które w dzisiejszym świecie, narzuconym nam tutaj, w świecie, gdzie wymuszona jest właśnie punktualność, pracowitość, ten sztuczny język zarządzania i promocji, bo później ona trafia tutaj już na studia zarządzania. Punktualność, ona nie jest w stanie być punktualna. W Holandii, rozumiem, wszyscy są punktualni. No mało tego, jeszcze te właściwie zasady współżycia w tym skłocie, w tym domu. Tak, też. Niesłychanie uporządkowane mimo że wszystko wolne. Tak, niby tak? Hippies, ale uporządkowane. Jak to jest? Czy Beata woli bronić tej naszej słowiańskiej fantazji, czy podoba jej się ta protestancka metoda? Wtedy zdecydowanie się jej nie podoba. Ona to odbiera jako jakieś dziwaczne rytuały, które przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, właśnie w tej słowiańskiej spontaniczności. To jest tak, że istotnie, te dwie kultury, polska i holenderska, są tak miejscami egzotyczne i nieprzystające do siebie, jak dla przeciętnego Europejczyka Japonia, prawda? To jest coś takiego. Natomiast wtedy to dla nich jest szok negatywny i nie potrafią się przystosować w żaden sposób. Natomiast teraz wracając do autorki, która miała takie doświadczenia, to po latach, no ja bardzo sobie cenię, że zetknęłam się z tym porządkiem holenderskim, z tymi umiejętnościami, dopiero teraz najpierw po latach... Najpierw obowiązki, a później przyjemności, tak? Brzmi maksyma też holenderska. Tak, albo umiejętność dyskutowania wszystkich spraw, dochodzenia do konsensusu, jako naród, który musiał przez wieki żyć z wodą i żyć obok siebie w zagrożeniu ze strony wody, więc się trzeba było jakoś dogadać. Naród handlowców, który podbijał kolonie zamorskie, więc też musiał znaleźć wspólny język jakoś z zupełnie obcymi ludźmi. I te rzeczy, no tak jak ta właśnie punktualność, zasady, że umowa to umowa, umów się dotrzymuje, jak ktoś ich nie dotrzymuje, to jest skreślone na zawsze. Oczywiście, no wiadomo, no to jest jakiś ideał, no Holendrzy też czasem się spóźniają pewnie, ale to teraz dopiero z tej perspektywy widzę, jak to jest przydatne. I jeszcze wracając do tej pary, bo nie jest to tylko książka o Holandii, ani próba jakiegoś przewodnika po Holandii. Nie, to raczej o konfrontacji chyba, tak? Wyobrażeń i tego świata zastanego. Mnie bardzo ciekawiła ten układ właśnie pomiędzy Beatą i R, bo R jest chyba jedyną osobą w książce, która nie ma pełnego imienia i strasznie jestem ciekawa, żeby się dowiedzieć dlaczego. I czy to uczucie między nimi się rozgrzewa, czy ono się bardziej, czy oni się stają bardziej osobnymi partnerami w tej Holandii? Nie, bo to jest takie niedopowiedziane, czy to jest jej chłopak, czy miłość ich łączy, czy przyjaźń? Znaczy w zasadzie to tak, ja nie chciałam, ponieważ to jest oparte rzeczywiście na jakichś autobiograficznych momentach życiowych, nie chciałam tej, żeby w jakikolwiek sposób ta osoba była rozpoznana, żeby mogła się odnaleźć w tym, więc tam jest dużo tropów pozacieranych. Ale rzeczywiście, znaczy, no to jest taka para, która się para z zupełnie różnych światów, bo ona jest z takiej porządnej, krakowskiej, inteligenckiej rodziny, a on jest z blokowiska, nie skończył studiów i oni się poznali w radiu studenckim. Ucieka z bardzo ciężkiej, właściwie tragicznej sytuacji w domu ten chłopak, więc to jest dla niego trochę taka ucieczka bardziej może niż przygoda, prawda? Trochę tak. On jest takim trochę właśnie antytezą tej głównej bohaterki. No i szukają tam dla siebie miejsca. Znaczy też za bardzo, oni są jeszcze bardzo młodzi i bardzo głupi i bardzo naiwni. Oni po prostu sami nie do końca wiedzą, czego chcą, dlatego jak jadą, to przez, nie będę oczywiście tej książki tutaj opowiadać, ale przepuszczają wszystkie pieniądze, oczywiście upajając się tą wolnością dostępną w Holandii właśnie w postaci miękkich narkotyków i innych atrakcji. I potem zostają postawieni przed koniecznością dania sobie rady z życiem. Tak, oni rozpoczynają właściwie tę podróż dość wcześnie już w kłębach dymu i oparach wszelkich gatunków palonych roślinek. Czy było coś takiego, czego
czego oni nie spróbowali tam w tej Holandii? Nie, no na pewno było, ale próbowali wszystkiego, co mogli, dopóki ich było stać. A później dopadła ich brutalna rzeczywistość, bo jednak to było tak, to były właśnie lata 90. Też pisząc tę książkę uświadomiłam sobie, jak wiele się zmieniło przez ten czas, naprawdę. Niesamowite, bo to jest cała dekada w zasadzie tylko, trochę ponad. Ale w pani się zmieniło, w Holandii się zmieniło? Zmieniło się we mnie, oczywiście w Polsce, w Holandii, ale wtedy było Holandia właśnie... Holandia też jest dzisiaj mniej akceptująca niż wtedy. To zdecydowanie. Początki tego tematu w książce się pojawiają. Na powierzchni ten świat holenderski wydaje się być bardzo higieniczny. Prę tutaj do spraw legalizacji prostytucji, bo tamten wątek z burdelami też jest obecny w książce. Natomiast te burdele są tak idealne, tak czyste, tak profesjonalne, że właściwie przynajmniej z punktu widzenia... Jak stacji obsługi. Tak. Mężczyzny, to nieomal jak takich, nie wiem, nie ma to związku z uciechą, a bardziej z higieną ta procedura. Jest to takie odarte z mitologizacji, tak, tej prostytucji. Tak, rzeczywiście, to jest też zderzenie kulturowe, którego boleśnie doświadcza jeden z bohaterów, który szuka sobie kobiety w Holandii i właśnie szuka sobie polskiej kobiety, oczywiście doraźnie. Pewne potrzeby zaspokajają wyspecjalizowane prostytutki holenderskie, natomiast dla niego ta wizyty w burdelu no są po prostu, oczywiście pozwalają zaspokoić te potrzeby, ale to jest dla niego zetknięcie z zupełnie innym światem. Gdzie wszystko jest takie ztechnicyzowane, nie ma żadnej gry, nie ma żadnej... Zmysłowo. Wszystko jest uporządkowane, prawda? On to tam porównuje w książce, jakby przyszedł do lekarza na wycięcie wrzodu, prawda? Proszę się rozebrać tutaj, położyć tutaj wszystko, ciach, do widzenia.